Rafał Trzaskowski z pewnością nie tak wyobrażał sobie jesień. Zamiast budować nowy ruch społeczny, prezydent Warszawy musi tłumaczyć się z nowych podwyżek i cięć w inwestycjach. Chciałbym doprecyzować wobec tego, czy wzrosną... Ja już doprecyzowałem 3 razy. Czy wzrosną w takim razie koszty parkowania w strefie płatnego parkowania, to po pierwsze. Tak. A po drugie... A tłumaczyć jest się z czego. W wyniku pandemii i spowolnienia gospodarczego tylko w tym roku wpływy do miejskiej kasy będą mniejsze o 1 mld zł. To oznacza odłożenie w czasie 261 planowanych inwestycji, takich jak budowa drugiej linii metra, czy obiecywane od kilkunastu lat tramwaj na Gocław. Mamy mniejsze wpływy do budżetu o 1,5 mld zł. To jest ogromna kwota. Ona jest spowodowana tym, że mamy pandemię koronawirusa i pewnie wszyscy mieszkańcy to odczuwamy we własnych kieszeniach, nie tylko w budżecie miasta. A po drugie, wpłynęła na to polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości. W takiej sytuacji trzeba by pomyśleć o zasadności dotychczasowych wydatków. Było nas stać przecież na plażę w środku zimy, było stać na palety za 1 mln zł na Placu Bankowym, było stać na szkolenie lewicowych aktywistów do walk na ulicy, na paradę klaunów. By spiąć budżet, stołeczne władze sięgną także do kieszeni warszawiaków. Już mamy zapowiedzianą podwyżkę odbioru odpadów. Mówi się już o podwyżce cen za bilety i komunikację miejską. I mimo, że radni Platformy zaprzeczają, to pan prezydent Trzaskowski wprost mówi, że takie podwyżki chciałby wprowadzić. Komunikacja miejska na pewno pozostanie bez zmian, tak deklaruje przewodniczący Rady Szostakowski. Dziękuję nam za to Prawo i Sprawiedliwość, bo stoi z nami po tej samej stronie. Sen z powiek Rafała Trzaskowskiego spędza także awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Psują się już nie tylko kolektory, ale nawet sprzęt, który MPWiK zastosowało do prowizorycznego transportu nieczystości. Można odnieść wrażenie, że prezydentowi Warszawy brakuje nie tylko umiejętności zarządzania, ale też zwykłego szczęścia. Dla wpolsce.pl Maciej Zemła.